od 9 do 11 września 2016 roku z okazji 10. rocznicy partnerstwa Kolbutz Uffenheim gościła w Polsce delegacja mieszkańców tego bawarskiego miasta. Uroczyste powitanie odbyło się w piątkowy wieczór 9 września w gościnnej sali w Pręgowie. Była to okazja zarówno do okolicznościowych przemówień, podsumowań minionej dekady, ale również wyróżnienia tych, którzy aktywnie przyczynili się do nawiązania, ale też i sukcesywnego rozkwitu tegoż partnerstwa. Była to w pewnym sensie także rewizyta po czerwcowym spotkaniu na terenie Niemiec, kiedy to już sygnalizowano zbliżające się obchody 10. rocznicy tejże właśnie polsko-niemieckiej współpracy. A realizowana ona jest przecież na wielu płaszczyznach. A oto krótka relacja z tego spotkania. Mili Państwo, jest nam bardzo miło, że jesteście po raz kolejny tu u nas w Polsce, w Kolbutzach, jako że to właśnie ten rok jest rokiem dziesięciolecia naszego partnerstwa. Jeżeli do tych 10 lat jeszcze dodamy co najmniej 3 lata, kiedy żeśmy się przed podpisaniem oficjalnych dokumentów poznawali, to zebrała się spora ilość czasu, który pozwolił nam się nie tylko doskonale poznać, ale również zawiązały się nici autentycznej współpracy i przyjaźni. Pozwolę sobie jedną cyfrę rzucić. Oto za parę dni wyjeżdża do Was, drodzy przyjaciele, kolejny autokar pełen naszej młodzieży. I w tym autokarze będzie ten przysłowiowy ponad 700 uczeń. Zobaczcie, jaka ogromna ilość dzieci i młodzieży poznała przepiękną Bawarię, cudowne miasto Uffenheim i jego okolice. W czasach, kiedy Europa przeżywa bardzo skomplikowane chwile, szczególnie chyba liczy się taka właśnie, moim zdaniem, wzorcowa przyjaźń, współpraca, jaka cechuje mieszkańców gminy Kolbuty i Was, drodzy przyjaciele. Myślę, że nie byłoby tych szczególnych więzi, gdyby nie znakomita współpraca, którą zawdzięczamy, i tu chyba wymienię po kolei, Gabi Schmidt. Tak, ona jest takim szczególnym, dobrym duchem naszej współpracy i myślę, że tak z pozycji Monachium zupełnie nieźle na nas patrzy od czasu do czasu, nam pomagając, podpowiadając, organizując. Gabi, za to dziękujemy. Mili Państwo, muszę w tym miejscu wymienić kolejne osoby. Myślę tutaj o byłym burmistrzu, który jest dzisiaj ze swoją małżonką, z Anną Marii, o Gorguszeku. Myślę również o Ernście, który tam na końcu sali siedzi, bo to od nich zaczęły się już te oficjalne pierwsze kroki i pierwsze wymiany. Ogromnie cieszymy się, że nowy burmistrz, aktualnie miłościwie panujący Wolfgang Lampe, realizuje i kontynuuje tę dotychczasową współpracę. Ale sami wymienieni na pewno nie daliby sobie rady bez Stowarzyszenia Przyjaciół Uffenheim Kolbuty. To Wam składam szczególne, bardzo ciepłe, gorące podziękowania za te kontakty, za tą czasami fizyczną, ciężką pracę w czasie kolejnych festynów, zarówno tam, jak i tutaj. Chciałbym poprosić teraz Gabi Schmidt, pana burmistrza Powiąga, der Bürgermeister Lampe, burmistrza Szek, der Bürgermeister Szek, Ernst Gross. Oto szczególne gratulacje i podziękowania z okazji właśnie jubileuszu dziesięciolecia partnerstwa Kolbuty Uffenheim.
z okazji jubileuszu 10-lecia partnerstwa klubu Duffelheim podziękowanie dla Maria Riedel. Proszę Państwa, liebe Freunde, z okazji 10-lecia przyjaźni klubu Duffelheim, bitte Frau Sabine Gerlinger, herzlich. Ja powiem po polsku. Drogi przyjacielu Tomasz, serdecznie Cię tutaj zapraszam. Mein lieber Freund Thomas, lade dich ganz herzlich ein. Następny nasz przyjaciel, zapraszam Hermann Schuh. Hermann Schuh. Ja, liebe Freunde, zehn Jahre Freundschaft Korbu Duffelheim, Gerhard Kemmer. Zapraszam Walter Mentz. Herr Walter Mentz. Und Susanne Holzmann. Koleżanka Polka Iwona Kobrzyńska, bardzo proszę. Zapraszam Erysia Weissa. Peter Erys Weiss. Dziękujemy serdecznie Ryszard Dyl. Cenię Bronczak, Kobuty Ufenkan, Herzi Danke, Armin Gastner. Serdecznie zapraszam Gerd Schmidt. Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele. Mam wielką przyjemność w imieniu całej społeczności szkolnej z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach złożyć serdeczne podziękowania w imieniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych, nauczycieli i pracowników szkoły za dotychczasowe wyjazdy i organizowanie i przyjęcia naszej młodzieży w Uffenheim. Z okazji 10-lecia partnerstwa i wyjazdów młodzieży do Uffenheim zorganizowaliśmy w tym roku konkurs plastyczny o tematyce partnerstwa i jubileuszu i najlepsze nagrody chciałbym przekazać naszym przyjacielom, ale tak naprawdę największe podziękowania są dla wszystkich dzisiaj obecnych tutaj gości z Uffenheim, dla stowarzyszenia oraz dla włodarzy Uffenheimu.